Dzisiaj niestety Was zapraszam na taki odcinek trochę bezduszy, ponieważ po 10, ponad 10 latach padła mi bateria w zegarku i nie mogę włączyć zegarka na stopę, tak jak zawsze to robiłem. Dzięki czemu nie usłyszycie tego magicznego dźwięku, jak zawsze na początku, w dzisiejszym i kolejnym odcinku. No bo muszę go kupić, ale tak trochę dziwnie, bo tak ponad większość mojego życia się spędziłem z tym zegarkiem i nagle go nie ma i tak. Faktycznie widzę, ile ja go normalnie używam. Dobrze, co tu już mówić? Zaczynamy. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, witam Was. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skies PlayStation 4 Industries. Dziś jesteśmy w naszym mieście, w ogóle jak zobaczycie, jak popatrzycie na ten wiatrak tam w boku, po prawej, mniej więcej po środku na prawej, to on tak lewituje, by się wydawało. No chyba lewituje. No nie, no ale perspektywa jest wspaniała. No tak, tutaj ładny cień na to rzuca. No i to wiadomo, oczywiście jest całkiem niezły ruch. Natomiast czym się dzisiaj zajmiemy? No oczywiście, że tym. Tak, wy tego nie widzieliście, ale ja powoli to zacząłem przestawiać już. O właśnie, tutaj trzeba przestawić. Ponieważ złoża nie są niestety nieskończone. To jest smutne wiadomością. Na pewno smutno. No i większość złóż jest niestety gdzieś tam już dalej. Ale no. Tam coś jeszcze znalazło. Tam, gdzie coś jeszcze widzi, to niech korzysta, ale. Ale nie. Wiem, że tego nie ma tutaj zbyt dużo już niestety. Więc tych żetonów po prostu będziemy nastawieni na import. To, gdzie jeszcze mamy naszą ropę, no tak, my tutaj się mało zajmowaliśmy tą ropą. A tutaj, no po prostu, no, widzicie, jeszcze mam tutaj taki mały pas. Dziś sobie właśnie to chciałbym przyciągnąć i najważniejsze, na co najbardziej czekam w tym mieście, oczywiście. To jest nasze lotnisko towarowe. Tak, dzisiaj tu właśnie w tej dzielnicy, ewentualnie może jeszcze w lesie, bo dzisiaj to na pewno chce się tylko industrii zająć. To się będzie działo. I co tu się znowu, tu się coś paliło. Ja nie mogę. Muszę to nasze służby ratownicze, w sensie nie ratownicze, tylko nasze helikoptery bliżej postawić, bo jak to się zacznie palić, to tu się wszystko pali. Tu się wszystko spala. Nawet, bo mam wyłączony naturalny zasad tutaj, co nie? O mój Boże. Ile tu będzie klikania? Ktoś to może policzyć. Ile tutaj budynków musiałem odbudować po spalaniu? Proszę bardzo. Nie ten park. Proszę bardzo. Cyk, cyk. I jeszcze jedna tutaj seria. No jak są kempingi tego typu, to tutaj jak się coś po prostu cokolwiek zafajczy, to jest po prostu nie za przyjemnie. Tak, i mam dla Was nową wiadomość. Wróci seria z Minecrafta, ale niekoniecznie z tego na PlayStation 4, ponieważ dostałem propozycję. A żeby sobie pograć na Minecrafcie takim zwykłym, na PC. I powiem Wam, że. No. Ponieważ dostałem go, powiedzmy, mniej więcej w dobrej wersji. A, i zanim jeszcze zaczniemy o tym Minecrafcie gadać. Bardzo się cieszę, witam wszystkie nowe subskrypcje. Wiem, pewnie domyślam się, większość z Was jest tylko i wyłącznie dla Metra Warszawskiego, bo wtedy najwięcej już przybyło. Tak, wiem, ja to widziałem, ale ta dzielnica przemysłowa tutaj będzie, spokojnie. Ale nie będzie na razie nic, w sensie, będzie recenzja w każdej stacji na M2 i M1 już niedługo, już wkrótce ona się pojawi, ale póki co, może jeden na tydzień mniej więcej tak to zrobimy. Póki co, na razie jeszcze muszę chwilę odstąpić, ponieważ ostatnio na kanale się pojawiło chyba 4 filmy na pewno o mecze. Więc to jest naprawdę dużo. Tak, nie wiem, czy wam pokazywałem tutaj pomiędzy odcinkami. Zbudowałem sobie taki park ładny, tutaj się też trochę sfajczyło, trochę tych drzewek, ale wygląda ogólnie lovely, naprawdę. On oczywiście tutaj jeszcze jest dalej do zrobienia, a tutaj możecie zobaczyć, jak według mnie będą tej skałki wyglądać właśnie w tychże niektórych rejonach. Oczywiście to będzie głównie taki las, bo wiadomo, o to mi tutaj głównie chodzi. Ale jak to będzie dokładnie wyglądać, to jeszcze wkrótce. No, tam są fajne pasy górskie, ale ich niestety nie wykorzystamy, a szkoda. No ma tak, tutaj nasze ścieki wypływają. I te ścieki niestety muszą trochę jeszcze. Niestety. Dla kogo niestety, jak dla kogo niestety.
przesunąć. I tak, niedługo będę mógł trochę więcej grać w Cities, ale nie w sensie, że będę mógł dla was nagrywać. Będę mógł więcej grać w sensie takim, że będę mógł więcej grać. Bo zamierzam sobie podłączyć, bo tak, zostałem na święta, czyli dosyć dawno. Nie wiem, już to nowe święta właściwie. VR-y zbytnio nie korzystałem, ale to jest najlepsza rzecz. Jeżeli macie telewizor i ktoś z niego cały czas korzysta, co nie? To jest najlepsza rzecz, jaką możecie mieć, bo wtedy sobie po prostu podłączacie VR-y i gracie w to samo, co na telewizorze, tylko na tych VR-ach. I ani tej osobie nie przeszkadzacie, ani sobie. A możecie założyć słuchawki, więc nawet macie w teorii jeszcze dźwięk. No akurat przy CDs nie jest najważniejszy dźwięk, chociaż odpalenie sobie dadlika, czy nawet jakiejś innej muzyczki wtedy można, jest naprawdę wspaniałym pomysłem. No ma, to tak, to sobie wolimy. I tak, zanim jeszcze zaczniemy tutaj robić, to tak. Te lotnisko dzisiaj postanowimy sobie tak bardziej, żeby tutaj było, żeby już tutaj funkcjonowało. No tutaj nie będzie dokładnie, ponieważ tutaj odtąd będzie taki wał wielki, wysoką, taką betonową ścianę chcę położyć. Tutaj jak jest ta autostrada się tutaj ciągnie. I tutaj dalej, żeby to wszystko było na jednym poziomie. Tak, dokładnie, ponieważ tutaj jak możecie zauważyć, jest dosyć, no duża różnica, no. Dużo nie mówić. Jest duża różnica pomiędzy tym poziomem a tym drugim. I właśnie tym będę chciał się zająć dzięki temu. Po prostu sobie tutaj wyrównamy to bardzo ładnie. I sądzę, że to powinno być całkiem przyjazne. No ma, no i tak, stąd musimy sobie zrobić, w sensie nad tym jeszcze pracuję, ale musimy jakoś taki znaleźć ścieżkę, żeby jak najlepiej wykorzystać tą raz ropę, a raz to. No i tak, to widzę, że już jest dysproporcja, jeżeli chodzi o wysokość. No niech już w momencie. No, powiedzmy, że na tym będziemy się trzymać. No i teraz pomyślmy, jakim czymś my tu pojedziemy. W ogóle fajnie jest, w sensie, fajne zadawanie jest analistyki. U mnie teraz pada deszcz i tutaj pada deszcz. Okej, chyba jak tak ustawimy, wiadomo, że najlepiej byłoby jak jest tutaj, ale lepiej tutaj w tym, że rejonie chyba tego nie zrobimy. Ewentualnie, chyba ewentualnie możemy jeszcze zrobić w inny sposób. Mianowicie zrobić tutaj, jak się ciągną te ścieki, to żeby się to ciągnęło równo z tymi ściekami, to zawsze tutaj tylko poddam miejsca. Później tamte, jeszcze po prostu zmniejszyć sobie nasze miejsce na lądzie. Dobra. Cyk, 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 dobra, ładnie. I tutaj. I tu przychodzę. No ma. No i tak, czekaj, daj to. I stąd powiedzmy, że sobie dojdzie to. O, właśnie. Idealna, perfekto. I stąd będzie tu. No nie powiecie mi, że to nieładnie wygląda. No i właśnie taki wał tutaj chcę zrobić od tej strony do autostrady, żeby to ładnie tutaj po prostu było schowane. No i tak, tutaj oczywiście, no wiadomo. No wiadomo, niestety w tym, że miejscu tam się zrobiło za wysoko. No bo tutaj się musi to zrobić za wysoko, tak. Tutaj, no tu. Jak zrobić, żeby to tak nie podskoczyło? Aż strasznie. Bo mnie bardzo zależy na tym, żeby... O właśnie, czegoś takiego ja tutaj nie chcę. Wiem, co możemy zrobić. Obniżyć ścieki. No to jest akurat chyba najlepsza opcja. To jest rzeczywiście chyba najlepsza opcja, jaką my tu możemy w tym momencie zrobić. No ale tak, zróbmy pauzę. Bo wyrzucajmy gdziekolwiek. Pauza! Bo nam tu zaraz ścieki zaczną wypływać. Tam, gdzie byśmy nie chcieli. Więc przerzucajmy sobie gdziekolwiek aktualnie. Tak, czy możecie te budynki postawić gdziekolwiek. Tylko jak nie są przy krawędzi, to mogą wtedy też nie zalać miasta. Chyba, że umiecie sobie z tym radzić. Boże, ale się to spadało. Naprawdę umie teraz na zewnątrz. No ogólnie teraz to możecie mi przyznać, że jest kiepska pogoda. I tak, domyślam się, że część z was będzie pisać w komentarzach teraz jaki specjal z okazji 200 subskrypcji. I tak, na temat tego pojawi się niedługo jakiś materiał, mam nadzieję, jeżeli nie zapomnę. Możecie mi pomóc nie zapomnieć. Wiem, że potraficie to zrobić. Natomiast prośba jest do was właśnie. Co chcielibyście zobaczyć z okazji 200 subów? W sensie, niedługo pojawi się odcinek, na który część z was może długo czekać. I to w sumie jest dosyć niezły pomysł na temat. Na tej serii. Teraz sobie pomyślałem, że ej, ty naprawdę to jest dobry pomysł.
No, to tak. To pojawi się jedna seria, której dawno już nie było na kanale. Mam zamiar ją już nagrywać niedługo. Tylko, że ją się bardzo pracochłonnie nagrywa. Część z Was, jeżeli ktoś wie o której serii, ogląda trochę mnie, to wie oczywiście, o jakiej serii tutaj mówię. No, więc ona się niedługo tutaj pojawi na moim kanale z powrotem. W sensie, po prostu kolejny odcinek, tak? Bo ona jest rzadkość nagrywana, ponieważ wcześniej nie miałem jak nagrywać. A teraz mam, ale niezbytnie nie miałem czasu. Może to jest najlepsze określenie, dlaczego jej nie nagrywam właściwie. No, czasu naprawdę rzeczywiście zbytnio nie miałem. Okej, okay. No i teraz ścieki przestawmy z powrotem tutaj, jak były. Bo jednak mimo wszystko to jest ściekolandia. I bym wolał, żeby tutaj te ścieki wypływały ładnie, zgrabnie i wspaniale. Tak, to tutaj trzeba nic naprawdę nie wywalić. Blisko chcę postawić, no ma niego. Niech ci będzie. Dobra. Tak, ogólnie teraz dosyć dużo się dzieje, bo tak. Metro właśnie się pojawiło, ale recenzję nowych tych stacji chciałbym w miarę szybko zrobić. To jest po pierwsze. Po drugie, polityka na Warszawska, kolejny odcinek też już od jakiegoś dłuższego czasu i wiem, mówiłem, że pojawi się na początku tego września. Ale. Nie, tutaj są, tak, są w powietrzu. Ale jak sami zauważyliście, metro się otworzyło i tego się nie spodziewałem. I niedługo będzie znowu kolejne metro. I mam nadzieję, że też mnie na szybko je zmontuje. Więc dopóki te i te metro się nie uspokoi, to nie będzie ani polityki. Tak, nie będzie polityki. I przygoda biznesu. W sensie przygoda biznesu. Chciałem w ten weekend, właśnie to jest ta seria, o której mówiłem, nagrać. I to może być nawet dla was jako specjal z okazji 200 subskrypcji. Chociaż jak chcecie, możecie nawet być Q&A. Wymyślcie, naprawdę, możecie być kreatywni. Chyba, że tak jak tutaj jedna osoba zaproponowała, to będzie Detroit Become Human jako właśnie nowa gra. Tylko nie wiem, jak ją będę nagrywać, bo ja gram swoją serię, coś samemu gram aktualnie w Detroit i nie wiem, czy jest opcja, żeby na tym samym jednym koncie były dwa zapisy, ale najwyżej zgłębię to. Jeżeli nie będzie się dało, no to najwyżej tam serię byśmy sobie zostawili na później. A ja wam mogę dać wam wybór nawet jakie mam gry na PS-ie i możecie grać. Natomiast wracając do tego Minecrafta, o którym mówiłem jakiś czas temu już teraz. Pojawi się Minecraft. A to było bliżej. Okej, no ma to zaraz przybliżenie. Pojawi się niedługo na moim kanale. Coś z tym, co pewnie parę osób czekało, czyli Minecraft z PC. Tak, on się pojawi. Ja lubię Minecrafta, tak żeby nie było. Ja lubię. Chcę tam pograć, tak jak w klocku poustawiać. Tylko, że na PlayStation jednej rzeczy mi brakuje, serwerów. W sensie, nie to, że kiedykolwiek grałem na serwerze, ale wiem, ale oglądam, jak ludzie grają na serwerach, tak? Oczywiście, że nie na polskich. Jeżeli o to wam chodzi, to spokojnie, na polskich nie. Ale ja bym miał chyba okazję zagrać na polskim. Zresztą, z tego co kojarzę, jakbym trochę kontakty swoje poruszał, różne, to naprawdę bym miał ludzi grać. Nawet na serwerach. Tym bardziej, że na IT tutaj się trochę udzielam, to pewnie bym dosyć łatwo, szybko mógł znaleźć coś. Ale tak, zobaczymy. Zobaczymy, prawdopodobnie się pojawi nowa seria właśnie z Minecrafta. No i tak, tutaj trzeba nie czekać, jeżeli my tutaj sobie byśmy wyrównali do tego poziomu, pokaż. No duża jest ta ściana. Ale z drugiej strony to byłby taki mocny Industries. No kurczę, zastanawiam się, wiecie, jeszcze się zastanawiam, bo jednak to jest dosyć bardzo dużo ziemi. Tutaj właśnie tutaj by znikała stąd. Możemy, w sensie w jednym miejscu na pewno możemy aż tak zjechać, o. Tylko później się robi, prawda? Nie ma. I wtedy wracamy tutaj i podnosimy jeszcze wyżej to. O kurczę. A, powiedzmy, że na razie to będzie tyle. I teraz tutaj sobie drugą górkę. Tak, w ogóle bardzo szybko tutaj schodzi na tych górkach. Się nie wiem, czy dlatego, że się zapisuje gra i wtedy PlayStation wchodzi na jakieś wyższe obroty czy coś, ale. A, i mam dla was nowość. Się tak, wiadomo, że się pojawi niedługo na PC nowy dodatek. Nie wiem nic na temat nowych dodatków, niestety tutaj jakieś mają pojawić. Co się nie mogę powiedzieć w tym sensie. Ale z tego, co się dowiedziałem, to się szykuje niestety nowa gra. Nie, mówię niestety, no bo ja krótko gram w Cities, tylko powiem tyle. Jak dla mnie, to ja krótko gram w Cities Skylines. Znając całą historię Cities. Natomiast ma się pojawić Cities Skylines 2. Paradox wykupił domenę Cities 2, co może oznaczać tylko jedno. No, nowy City Builder. Więc zobaczymy, tak?
Ja jestem sceptyczny co do nowych gier od Paradoxu, ponieważ to znaczy... Chyba twój portfel dawno nie był wykorzystany. Co ty na to, żeby wydać resztę swoich pieniędzy w Paradoxie? Jej! No właśnie, dlatego jestem trochę sceptyczny do tego nastawiony. Ale zobaczymy. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Powiem tyle. Pożyjemy, naprawdę zobaczymy. Tak, to jest największy pędzel. Kurde, chciałem zrobić na większy. I tak, jedna rzecz chyba faktycznie zrozumiemy, to tutaj sobie trochę zestawimy takiego z baru, sandbaru. Jakiegoś takiego w miarę wolnego, żeby nie jakieś na zbudowanie, czy nawet jakieś krzaczki, żeby tutaj nie był tylko sam industrii przy tej autostradzie, to też jakieś inne rzeczy. Więc dajmy sobie tutaj od tej autostrady, żeby faktycznie coś tutaj jeszcze mogło być. O! Dobra, proszę bardzo. No a to powinno na pewno pomóc. No i już przechodzimy, w sensie tak, możemy włączyć play. Teorii możemy, nie, możemy włączyć i dostawić nasze tutaj oczywiście wydobywanie. Tak, dokładnie. Okej, okay, tutaj widzę, że ładnie, ładnie, bo będą dobre. Później, żeby nie było, tutaj trochę się później zmieni fabuła tej części, w sensie tego wydobywania. W prosty sposób, a mianowicie później tutaj, tu gdzie teraz aktualnie wydobywamy, tak? Tu sobie możemy podnieść, bo schować. Tutaj właśnie, gdzie teraz wydobywamy, później będzie to pewna zmiana, a mianowicie będzie po prostu całkowity import wszystkiego. Ale sądzę, że to nie jest jakiś duży zmian. A co to jest? Tu jest jakieś ścieżki? Nie. To jest taka dziwna droga. Dziwny grunt jest. To jest błoto. Czekaj, to jest błoto. Nie, nie mówię, że w City Skylines to było błoto. A nie, tu jest plaża! Okej, dobra. Dobra, nie, bo się już zastanawiałem, czy coś mnie ominęło. W ogóle, czemu jesteśmy na minusie? Czemu jesteśmy na minusie? Halo. Jest jakiś błąd chyba w statystykach. W tym mieście, na minusie, się... A, no właśnie. Już się naprawiło. Dobra, ale nie, bo po jakimś czasie to faktycznie powinniśmy być nawet na minusie. A to, że nie jesteśmy, to jest... Dobra, o jest, jest zielone, proszę bardzo, dobra. Tak, możemy usunąć naszą górkę. Tak, ta górka jest tylko i wyłącznie po to, żeby coś takiego zrobić. Dobra, nasza górka została usunięta, więc możemy iść dalej. O właśnie, a propos. My tu przecież jest Industries, dobra, świetnie. Się zacząłem zastanawiać, czy to na pewno Industries, bo ostatnio właśnie nie było Industries, w sensie pod koniec coś tam, nie pamiętam. To ja bym powiedział nawet wam, że zbytnio nie pamiętam ostatniego odcinka. I to nie dlatego, że nie było mnie tutaj, tak czy coś. Tylko to było dawno. Powiem tyle, to było naprawdę dla mnie dawno. Tak, możemy kupić nowy kawałek ziemi, a nad tym na pewno dzisiaj się nie zastanawiamy. Dobra, tutaj całkiem nieźle to aktualnie funkcjonuje, tak? Tu mamy na przykład... No właśnie nasze dojście. Tutaj niestety nam już powoli to zaczyna upadać, więc tu będziemy przebudowywać to później na, no, Industries 5.0. No i teraz już powinniśmy być gotowi to postawić. Cały czas ci coś nie pasuje. Górka za mała, kurde. To masz tutaj jeszcze. No, teraz trochę przesadziłem, ale masz. W ogóle ja nie wiem jak dla was, ale dla mnie te platformy wiertnicze powinny być przymontowane do podłoża, a nie na tego. Dają. Takie jest... Tak bym powiedział... bardzo irytacjonalne. No ma, trzeba chwilę poczekać, zanim tutaj City załapie, że tam faktycznie jest górka. No bo jest, no widać nawet podchodzi. No boż. No ma, w międzyczasie możemy robić tam drogę tutaj ciągnąć właściwie. Tak, bo ona tutaj się... Tak czy siak musi ciągnąć. Okej, okay, dobra. Ciut dalej, źle załapałem, trudno, niech będzie. Dobra, i tutaj ona się będzie ciągnąć dalej. Co to za ściek? Skąd ta woda tu się wzięła? Okej, okay, na pewno musi jakaś być tutaj dolinka, skoro tutaj się skądś pojawiła, ale... Skąd? Nie zmienia faktu, że właśnie skąd? Okej, okay, tu w ogóle powinniśmy wziąć tak... Złożyć to i teraz wydobnąć. No,
No ma, teraz lepiej to wygląda. No ma, tak, tutaj pojazdy nasze już widzę, że zaczęły korzystać z naszej drogi. Czyli bardzo się cieszę. A na razie tutaj akurat to usuniemy sobie to. No i zobaczmy, czy teraz już to powinno... Serio? Jeszcze? Dobra, czy jeszcze większe obiekty? No. No teraz, jeżeli za chwilę to się nie nastawi, to ja nie wiem, co mam tu zrobić właściwie. No ma, tutaj widzę, że takie lądka sobie robiliśmy. Takie dziwne by było, działa czego lądka, jeżeli to już mamy nazwać lądka nawet. Ale no, niech będzie. Nie. To ma być tak i tak. Tu tak, dobra, ty ładnie to weszło. I tu tak. Świetnie, no ma. No to ewentualnie mamy tutaj już jakieś dojazdy, bo tak, bo w niektórych miejscach to faktycznie nie było nijak dojechać do niektórych miejsc. Dobra, no i nasze fabryki oczywiście tutaj. W sensie nie, tutaj nie będzie fabryki, tu będzie dojazd tej naszej drogi głównej. Głównej, ponieważ na niej nie ma tutaj zbytnio dojazdu, tak? A wszyscy wiemy, że mimo wszystko droga główna, jak mało główna jest w tejże dzielnicy, to ona jest główna. Tak, wiem, to zdanie nie miało kompletnego sensu, ale nie będzie. No, a czy teraz w końcu będzie to działać? Cały czas to nie chce działać. Ja tu kurde muszę guzy nastawiać, żeby to zaczęło funkcjonować ze mną. No teraz już kompletnie nie ma dlaczego się przyczepić, bym powiedział. No mam, w międzyczasie zaczniemy zaraz to lotnisko robić, bo zaraz ja tutaj się zagadam, mówiłem, będzie lotnisko i w końcu go nie będzie. A dzisiaj to już na pewno chcę go zrobić. Bo w ostatnim odcinku doszliśmy do tego momentu, gdzie możemy je postawić, czy jakoś tak mniej więcej, nie pamiętam, bo... No na jedno pamiętam, że wychodziło, że mogliśmy je postawić. To się nie godzi, żebym mógł postawić i tego nie zrobię. No, tutaj ta droga mi... coś mi się nie spodobało. No ma, tak, tutaj ona dosyć mocno odbija w bok. No tutaj zróbmy, żeby już zaczęła zakręcać. Bo to też tak nie może, żeby aż tak odbijała. No ma, sądzę, że... o, tak. Cyk. Okej. Cyk. I cyk, zatrzymacie. Oczywiście tutaj światła nie będzie i możemy dalej postawiać nasze budynki, jak tutaj były postawione. Tak, no, zatrzymacie. I tak, jakąś fabrykę byśmy mogli w sumie postawić dzisiaj, bo fabryki to ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio jakąś postawiliśmy. W tej serii taka pewnie myślę, że służy. Wymagana woda. Nie, zaraz chyba wścieklizny, kiedy dostanę przez to, co tutaj się wyświetla co chwilę. Wymagana woda, wymagane kurde twoje życie jest. No ma dosyć tego. Usuwamy moją metodę, bo coś tu się zepsuło. Mhm. No ma, niech mu będzie. Coś nie będzie. No i tak, jeżeli tutaj będzie właśnie nasz wał, to jeszcze go przesuńmy. Tak, my tutaj go sobie na pewno zrobimy, ale aktualnie nadal no wiecie. Po prostu sobie tutaj żeby mniej więcej wiedział, gdzie on po prostu będzie. Tak, tutaj to jest normalnie z jednego w drugie po prostu. No a tak, tutaj całkiem nieźle to zaczyna wyglądać, bym powiedział nawet. I tutaj nasza droga sobie bym nawet powiedział, że odjedzie trochę dalej. O, od tej drogi i tu może się tego będzie po prostu trochę więcej działo. Może. Kto wie, co tu się będzie dzieć. Czy ja to... Na pewno mogę. No, mówię, że mogę. Znaczy, że mogę. Cyk, cyk. Okej. Czekaj. Dobra. Powiedzmy, że dojechałem. Dobra, no i tutaj całkiem nieźle to wygląda. Dobra. No i tak, tu mniej więcej to jest wszystko ładnie, bo... No, bo rozchodzi się to wszystko. Czekaj, czy my tutaj możemy jakiś... Tak, zaczynamy się włączać z tym SimCity. Czy ja tu mogę to wcisnąć? Ale nie, dobra, nie będziemy tutaj wciskać takich rzeczy. Tak, naszą dzielnicę, właśnie.
Nasz przemysł trzeba przeciągnąć, rozciągnąć dotąd. I on tu się, o właśnie, w tym miejscu nie kończyć. Jak ta autostrada się tutaj ciągnie, dobra, i tutaj, tu, tu, tu i tu dotąd. Dobra. No i całkiem nieźle. I heja. Dobra, czy teraz możemy, na pewno już teraz będziemy mogli postawić naszą platformę wydatniczą, bo tą pływającą już. Niech nawet będzie. Okay. Aha. Dobra, no to niestety, ale musimy zrobić górki. Ponieważ jest za granicami wszystko. A za granicami nic nie postawię przecież. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj i no powiedzmy, że dobra. Ewentualnie tu też można dociągnąć. Tak, tu w ogóle jest ten power plant, bym powiedział. I mam tutaj tak trochę daleko z tego strony. Ona się podłączy. No, przestawmy go sobie, tutaj będzie mi lepiej wyglądać. Przynajmniej jak dla mnie. No a tam się zaraz ta woda usytuuje. I zacznijmy od postawienia naszego lotniska. Ponieważ jak tak dalej pójdzie, tego tutaj nie będzie w ogóle. Tak, lotnisko sobie postawimy obok tutaj aktualnie zwykłej drogi, no bo wiecie. Mówiłem wam już to dzisiaj. I tak teraz sobie pomyślałem właściwie, że to lotnisko najlepiej byłoby, gdyby ono było właśnie na tej górce. I była jakaś droga, która by wjeżdżała tutaj na górę. Ej, to jest... To jest myśl. To jest naprawdę myśl, bo to by miało nawet sens, a nie że samolot... Czekajcie. Bo to byłoby tak. Pip, pip, lecimy w dół, lądujemy. A tak byłoby dosyć normalnie. No, według mnie to będzie lepsze, to na górze. No, to sobie tutaj zróbmy więcej gruntu. Cyk. Przy okazji nie będzie aż takie tutaj duże dysproporcji góry i dół. To się na pewno będzie, ale nie aż taka duża. Dobra. Jak będę robić tą wodę, to mogę wam później kiedyś wytłumaczyć, jak to mniej więcej się robi. Nie, jest to proste. Dlatego tego nie będę robić na odcinku, ale na małej skali mogę wam pokazać. No, to jest... Kurcze. Wiecie co? Chyba jednak to zrobimy na dole. Bo to jest lotnisko. Jest duże. Jest bardzo duże. W międzyczasie oczywiście dajmy... Czekajcie, ja naprawdę nigdzie nie mogę tego postawić. O, było zielone, było zielone, widziałem. Tutaj też jest zielone. Było zielone, było, widziałem. Zielone. Nie, no powiedz, że tutaj wejdzie gdzieś. Kurde, poza granicami wody. Miasta. Wody. Tak, wojewodowcy. A no tu sobie trochę może zjedźmy, tutaj w ogóle usuniemy. I może jeszcze coś się gdzieś tutaj uda wcisnąć. No byłoby miło, gdyby było tego więcej, powiedzmy. Tu jak na maksa oczywiście próbujemy to wyciągnąć, ale... No czasami po prostu się już nie będzie dało. Więcej. Tak, tu w ogóle całkiem nieźle nasze te... Nawet ekodzielnica. Tak, w ogóle mamy ładny pobyt na przemysł, więc tym przemysłem tego naszego tutaj kolegi zajmiemy w kolejnym odcinku. Coś się znowu zaczęło fajnie. O nie, ten park... No nie, mówiłem. To jest straszne, że możecie mieć po prostu kupę podpalaczy, którzy i tak tam wam podpalą całe miasto i uj z tym, że cokolwiek zbicie. No ma, nie chcę mi się tego robić. Uuuu! Który? Nie gadaj, że to jest ten. Nie, ten park wbił poziom 5 aktualnie. I zarabia na siebie. Ten tu park zarabia. No to ładnie. Jednak torowiska mogą być ciekawe. Dosłownie tam są tylko torowiska, prawie że. Jakby ci ludzie popatrzyli faktycznie, co tam się dzieje, no to... To by zobaczyli. Może tam sobie tylko główne torowisko. No, to może tutaj jeszcze sobie zmienimy takie coś. I może to faktycznie tu jakkolwiek da, żeby dało się cokolwiek tutaj zrobić. Wątpię szczerze oczywiście. Ale może... Może... Natomiast tutaj, tak, fajny był pomysł, naprawdę szacun na wizerunek. Tak, fajnie, żeby...
No chyba, że kurczę, gra ci nie pozwoli. Więc aktualnie na dzisiejszy moment będę stał, wiecie, na dole. Ale później, kto wie, może jakąś jeszcze tutaj przybudowę zrobimy. Więc zobaczymy. No a teraz po prostu chcę w ogóle, bo chcę w dzisiejszym odcinku dzisiaj to postawić, tak? Dlatego shop up i budujemy tutaj. Cyk, cyk, cyk. No powiedzmy, że jest całkiem nieźle. Powiedzmy, że czy ktoś tutaj... Ja nie mogę, to jest strasznie duże. Są ogromne. Znaczy, no wiadomo, lotnisko powinno być ogromne, ale to jest, ale akurat jest trochę... No, ale to lotnisko jest akurat trochę sztucznie wielkie, bo aż takie wielkie nie jest. Dobra, tu trochę pas poszedł do góry. Poczta lotniska, nie. A tu, tu sobie wyrównajmy na nasze, tak, w dół. A później pomyślimy, co zrobimy. Bo nie chcę, żeby... Bo mimo wszystko nie chcę, żeby pas mi tutaj podchodził do góry. No po prostu zrobimy, żeby samoloty latały przez góry albo... Nad tym jeszcze będziemy pracować. Nie. Tutaj będzie las. Tu będzie coś takiego. No, proszę bardzo. I podłączmy to do wody. Cześć. No. No dzisiaj dużo tego industrii nie było. Znaczy, no teraz możemy jeszcze tutaj zrobić całą serię tego. Ale nie byłbym taki pewien, czy tylko całą serię, ponieważ... A takie te też bym gdzieś poustawiał. To może będzie kolejny. No a kolejny tutaj się ładnie zmieści. Proszę bardzo. Tak, byłoby dobrze, gdybyśmy trochę po prostu poprzestawiali i tutaj by tego się więcej mieściło. Tak, na moim zegarku w ogóle już jest ładna godzina na finito. Więc tym się teraz zajmiemy. Tak. Tu będzie wyjazd. Tak. Tu będzie drugi magazyn. Dobra, ładnie. I tu będzie coś, czego się normalnie nie robi. A mianowicie oni są na 4 chyba kratki, sobie pamiętam. No tak mi się wydaje. A mianowicie ściśniemy dużo przemysłu w małej przestrzeni. A nie, oni to jest większe. Ty pani. Nie. Żartowałem. Jest małe. Już myślałem, że nie wiadomo co i jak i w ogóle lata cuda robi, a tu... No to może idę dobrze. Jak powiem, że już jedzie do tego miejsca, ja nie mogę lecieć, ja co, nie jestem szybcy. Dobrze, no to tak, nawet na pewno tutaj się to robi. Czy możemy postawić to? Powiedz, jak możemy postawić. Cicha samo tutaj nie zobaczymy jest. A tutaj niestety nie wydobyć będziemy też tej wody. Ropy. No dobra. Nad tym jak to wydobyć, bo my stąd wydobędziemy, bo tutaj jest plan, żeby całkowicie wydobyć i później tutaj jakiś, nie wiem, inny, w sensie na pewno ten przemysł będzie mieć tutaj cały czas, ale inaczej go wykorzystać jeszcze. Więc nad tym jeszcze będziemy pracować. No, tutaj sobie wyrównajmy. I doróbmy tę drogę do końca i zróbmy wjazd na autostradę, bo to jest mimo wszystko tutaj może być trochę ważne. Dobra, tu sobie zrobimy taki dojazd. I tu po prostu będę sobie dodaje, że tutaj jest. Cyk. I cyk. Ciach. Dobra. To powinno całkiem nieźle działać. Tu oczywiście się to nie będzie. Bo tam na górę to będzie wjeżdżać. Tak, tu widzę, że nawet niektórzy to jeszcze nie zauważyli, że tędy nie ma przejazdu. Na przykład poczta. No wiadomo, że Poczta Polska to jest w swojej bajce, ale żeby aż tak? Ale żeby aż tak w swojej bajce? Uuu, samolot! Okej, latają, to jest ewidentne. To jest ewidentne, że już latają, skoro widzieliśmy, to na pewno latają. Czekaj, jak wstaję z jednej strony, to tu oczywiście z drugiej nie wejdzie, co nie mam oczywiście. Ale czekaj, może jak jest trochę więcej miejsca, to wejdzie mi coś takiego. Jest, wejdzie. No, ładnie. No, na kolejny już nie wejdzie. A ten budynek użyteczności jest przy duży.
No tu właśnie niestety jest wszystko za duże, przy małe i tak dalej. To trochę szkoda, ale no niech będzie. Ale te budynki, akurat te, mogę prawie wszędzie poustawiać. To jest z bardzo dobrą nowiną, bo jednak to by się przydało. Się no. Niby wszędzie. O, tu! Tu jest idealna miejscówka, powiem wam tyle. Takiej miejscówki to ja bym też nie pokazywał. I tak, tutaj na końcu. Tak, widzę, że trochę to źle zakończyliśmy. No a to zróbmy jeszcze takie zakończenie, jak tutaj powinno wyglądać. I kończymy dzisiejszy odcinek. No mianowicie z tego, co zauważyłem, tutaj jedziemy sobie, nie, na pewno wyłączamy siatkę, to jest pewne. To bym powiedział, że z automatu wręcz. Dobra, i tutaj dajemy sobie to. Ciach. I stąd będzie... Czekaj. Jak to nie będzie? Co ty masz do mnie? Przepraszam bardzo. No, tak nie zrobimy tego. No dobra, no to tutaj po prostu będzie... Tu będzie może to droga po prostu wyjeżdżać na razie na górę. A tu sobie zrobimy na razie takie zwykłe podłączenie. Bo podłączenie tutaj by się przydało na pewno, tak? Dlatego tu jakikolwiek zrobimy, ale... Ale ta droga coś tutaj dziwnie świduje. No. Dobra. Niech będzie, tak. Tu widzę, że całkiem nieźle się zrobił korek do lotniska, no bo wiecie, no każdy chce z niego skorzystać. No i zobaczmy. Samolot już leci. Leci. I wylądował. Proszę bardzo. I drugi startuje od razu. Czekaj, czy on jest pełny? 75%. Wystartował i wykręcił przed naszą górką. I leci już gdzieś hen. To są w ogóle nasze pierwsze samoloty w tym mieście. Jaka ładowność wyleciała? 100%! Przyleciał i odleciał tutaj do tego samego miejsca, no to fajnie. Tutaj pojemność jest 0. I pojemność 85%. No tak, no tutaj oczywiście będzie ładny wjazd i wyjazd, tu jeszcze jest ten przejazd. Więc teoretycznie łącznikowe to będzie. Ale spokojnie, w kolejnym odcinku mam nadzieję, że trochę tym się zajmę, ale główny nacisk będę oczywiście robić na tą dzielnicę, bo tutaj nasz... Osoba, która na to czeka, to już chyba zwariuje, jak długo robię to, żeby pojawiło się. Dobrze, zobaczmy, jakie są zyski na koniec dzisiejszego odcinka z tej dzielnicy. Jest import już, jest już import. Okej, okay, no dobra, nie będzie. No to chyba wychodzimy na plus mimo wszystko. Jest 23 tysiące zysku. Z czego 16 tysięcy zarobiłem na plastiku. 35 na tym i 0 z ropy, bo ropa idzie cała na produkcję, z tego co rozumiem. No i te są ledwo co żywe. A, bo to wszystko po prostu musi pracować. Okej, okay, tu widzę, że... Tak, będzie trzeba... Na pewno tego lotniska nie będzie przy tej drodze, to mogę wam w ogóle zagwarantować. I prawdopodobnie jest przesuniemy gdzieś tutaj i będzie na tej górce. Ponieważ mimo wszystko ono powinno być na górce. A to, jak będzie to wyglądać, zobaczycie już wkrótce. Kolejne materiały na moim kanale, więc jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie górę. No tu widzę, że zabiłem, że to coś jest nie tak. Wiecie? No jest coś kompletnie nie tak. Dobrze, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj nowym, cieknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie to, jedziemy. Czy my tu możemy się przejechać? Jakiś jest samochód towarowy? Powiedz mi, że jest. A, no to na jedno wychodzi. Jedziemy autobusem na takie tutaj dobre zakończenie. Daj mi go z boku tutaj. Przyspieszamy. Przyspieszenie razy siła, chleb, masa. Teraz jedźmy jakiś słupek. Syk, jedziemy. Ja te płoty mogę dozwalać? Nie, tych płotów nie mogę. No a, może przyspieszmy, może kampera będzie trochę szybciej. O, taki. Bardzo. I takim pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ale jak ten przemysł nasz tutaj ładnie wygląda. Po prostu wspaniały. Głupia policja. Cześć!